Będziemy tak grać, zapowiadał Grzegorz Krychowiak ładnych kilka dni temu po meczu z Chile. No i gramy tak, jak zapowiadał Grzegorz Krychowiak. W jaki sposób, o tym podyskutujemy sobie po meczu z Meksykiem w następującym gronie, a mamy dzisiaj zestawienie galowe, jeśli chodzi o reprezentantów Canal Plus, czyli Tomek Lipiński. Dobry wieczór. Marcin Rosłoń. Dobry wieczór. I Krzysiek Marciniak. Dzień Panowie, dobry. W sumie wydarzyło się to, co miało się wydarzyć, biorąc pod uwagę charakterystykę naszego selekcjonera, biorąc pod uwagę plan, jaki mamy na poszczególne mecze i to, o czym mówili ostatnio nasi reprezentanci, czy to Grzegorz Krychowiak, czy Robert Lewandowski, który potwierdził te słowa na jednej z konferencji, gramy według planu. Ale zawsze się łudzimy. No zawsze się łudzimy. Martyrologia polskiego kibica. Zawsze się łudzimy, że będzie trochę inaczej, że Chile, no to doszli piłkarze jakościowi zawsze nam się wydaje, no ale kiedy patrzymy, jak wyglądali na tle naprawdę takich jednowymiarowych, ale no solidnie wyszkolonych Meksykanów, tacy piłkarze jak Zalewski, Szymański, tych, od których oczekujemy gry w piłkę, a nie biegania za piłką, no to jest smutno, to jest smutno. Ja mam wrażenie, że od 2002 roku, kiedy tak wróciliśmy na te Mistrzostwa Świata, oczywiście tam z różnymi przerwami, ale po długiej przerwie, to zmieniają się piłkarze, pewnie są jakościowo lepsi, czy też grają w lepszych drużynach w porównaniu do Waldocha, Hajty, Olisadebe i tak dalej, także Włakowów i tak dalej, ale drużyna jest ta sama. Drużyna jest dokładnie taka sama. Tak samo gra w takim samym stylu. Gdy rozmawialiśmy i to długo debatowaliśmy, w jakim ustawieniu personalnym, strategicznym, taktycznym zagra Polska z Meksykiem w tym pierwszym meczu, no to rozpatrywaliśmy różne warianty. Gdy wreszcie wyciekł dzisiaj rano właściwie do mediów ten skład wyjściowy, to byliśmy, przynajmniej ja byłem nim troszeczkę zaskoczony, że jest tam odważne ustawienie z jedną szóstką, z czterema obrońcami, z Jakubem Kiwiorem jako młodym chłopakiem, który debiutuje na wielkiej imprezie u boku Kamila Glika, czyli razem tam będą mieli 106 chyba występów w reprezentacji Polski, że jest Szymański z Zielińskim, że Lewandowski będzie miał fajne podpórki, że jest Nikola Zalewski i Jakub Kamiński, czyli taki nieoczywisty wybór, który dobrze zagrał z Chile. I ja cały czas, ja bardziej łudziłem się, że te zapowiedzi, że będziemy cierpieć, że będziemy się cofać, że to oczywiście będziemy przeżywać, ale nie w takim wymiarze, nie w taki sposób, że zmarnujemy potencjał w takim meczu, który jest oknem wystawowym i najgorsze, że to jeszcze było po meczu z Arabii Saudyjskiej z Argentyną, która po prostu, już nie mówię, że zwyciężyła, bo to wiemy i to jest sensacja, ale pokazała, że można zagrać odważnie, że można być agresywnym, że można wziąć na siebie trochę odpowiedzialności. Jak tacy piłkarze właśnie, o których wspomniał Lipa i też ich wymieniłem, czyli ta siła ofensywna, nie biorą na siebie odpowiedzialności. Ja cały czas mam takie wrażenie, że dla Zielka to jest właśnie idealny mecz, żeby pokazać w trudnych momentach, ja przetrzymam piłkę, ja ją wezmę na siebie, ja kogoś kiwnę, ja załatwię nam rzut wolny, jeden, drugi, piąty, ja troszeczkę zdestabilizuję tych Meksykanów, bo pokażę im, że nie, my się nie cofamy, my nie pękamy, że ja mam takie papiery na granie, że jestem w stanie to robić, ale nie wiem, czy on jest tak wskutek tych analiz i założeń taktycznych okrojony z tych możliwości wzięcia na siebie tej odpowiedzialności, że ta gonitwa, że to pilnowanie stref jest tak męczące i tak angażujące, że po prostu nie starcza miejsca na to, co jest najfajniejsze, Martin, na mundialu, czyli granie w piłkę. Za chwilkę przejdziemy sobie od ogółu do szczegółu i do analizy występów indywidualnych poszczególnych piłkarzy naszej reprezentacji, ale nie macie takiego wrażenia, bo ja się tutaj podpiszę pod tym, co powiedział Tomek na początku, że my jesteśmy troszkę jak taki chomik, który się kręci w kółku, że tak sobie dyskutujemy cały czas o stylu, to są praktycznie cały czas te same debaty. Później postawimy na trenera, który będzie preferował otwarty futbol. Będzie to, co za kadencji Paulo Sousy. Później wrócimy do tego futbolu konserwatywnego i będziemy oglądać takie mecze właśnie jak Chile, z Chile, czy teraz z Meksykiem, bo trener po tym meczu, jeszcze nie wiemy, co Czesław Michniewicz powiedział, bo od razu pojawiliśmy się tutaj, natomiast on pewnie powie, że założenia zostały wykonane i w sumie wydarzyło się mniej więcej to, na co powinniśmy się nastawiać. Jedno nie zostało wykonane, czyli rzut karny, a tak to rzeczywiście, pewnie no właśnie, tak to będzie. Trochę jak was słucham, to mam takie wrażenie, że my pogrzebaliśmy właśnie swoje szanse na wyjście z grupy i są takie bardzo minorowe nastroje. Ja mam troszeczkę inną perspektywę ze względu na to, że nie spodziewałem się niczego innego i Grzegorz Krychowiak to zapowiedział i był słowny. Był słowny, więc zagraliśmy dokładnie tak jak w meczu z Chile. Tak samo zęby bolały, albo może nawet i bardziej. I tak jak Tomek powiedział, jednej rzeczy tylko nie mieliśmy. Nie mieliśmy skutecznie wykonanego stałego fragmentu gry, w tym przypadku rzutu karnego, a w przypadku meczu z Chile to był rzut rożny, który dał nam zwycięstwo. Natomiast poza tym ten mecz wyglądał pewnie dokładnie tak, jak wyobrażał go sobie Czesław Michniewicz. Oczywiście.
spodziewał się lepszego Zalewskiego. A ty nie uważasz, że po tym, co wydarzyło się dzisiaj w starciu Arabii Saudyjskiej z Argentyną, może warto byłoby pomyśleć o jakimś planie B i mimo wszystko założyć ciut bardziej ofensywną wersję reprezentacji Polski? Ciut! Nie mówię, żeby całkowicie ten plan odwrócić, ale wydaje mi się, troszkę przenieść te akcenty. Że to pytanie trzeba było postawić w momencie, w którym został zatrudniony Czesław Michniewicz, no bo na jakiej podstawie oczekujemy, że Czesław Michniewicz będzie innym trenerem niż był przez całą swoją karierę klubową? Dlaczego oczekujemy, że w reprezentacji będzie drużyna grała, nie wiem, bardzo odważnie z kilkoma zawodnikami, którzy prą do przodu, a nie przede wszystkim zabezpieczają tyły. Ja w momencie, kiedy zobaczyłem ten skład, to analizowałem go w ten sposób, że mamy dwa bardzo młode skrzydła, z jednej strony Kamiński, z drugiej strony Zalewski, ale to są zawodnicy, którzy też potrafią dobrze bronić i że my w pewnych fazach tego meczu będziemy po prostu stali szóstką w defensywie, tak jak się to działo podczas Mistrzostw Europy Młodzieżowych U21, kiedy Czesław Michniewicz prowadził młodzieżówkę. No tak, ale właśnie po to Czesław Michniewicz prawdopodobnie zagrał czwórką w obronie z Beresiem i z Matim Keszem, żeby to były podpórki czy fundamenty pod ewentualne uwolnienie, bo jakby oni byli wahadłami, dyskutowaliśmy tutaj, bo ja byłem za tym, żeby zagrać jednak trójką środkowych obrońców, tym wyjściowym garniturem naszym, czyli Janek Bednarek, Kamil Dziki z lewej strony, Jakub Kiwior, żeby dać Jakubowi też więcej swobody we wprowadzeniu piłki, przy komforcie takim, że jest jednak dwóch jeszcze środkowych obrońców, którzy w razie czego go przy jakimś błędzie, który popełnił zresztą Kuba na samym początku spotkania, zaasekurują i że te wahadła będą miały mimo wszystko swobodę przy dwóch defensywnych pomocnikach, czyli Krystian Bielik i Grzegorz Krychowiak, którzy w każdej chwili będą w stanie zaasekurować i uzupełnić ten blok obronny do czterech czy nawet pięciu piłkarzy, jak zajdzie taka potrzeba. Przez cofnięcie się jednej szóstki do środka obrony i rozepchnięcie jej na boki, czy ewentualnie zaasekurowanie skrzydła. Natomiast tego nie było. Ja cały czas widząc to, co się dzieje, myślałem, że to wszystko, to planowanie i to mówienie o tej grze, że musimy się przyzwyczaić do tego, że zagramy brzydko, słabo, ale skutecznie, że to jest trochę zasłona dymna też dla nas, dla całego świata, oczywiście dla Meksyku, który był przygotowany. Od początku była narracja, oni posiadanie piłki i to z obozu analitycznego reprezentacji 60 do 40 posiadanie piłki, my będziemy liczyli na stałe fragmenty gry, na wzrost naszych piłek. Nagle okazuje się, że najwyższego, czy jednego z najlepiej grających głową Jana Bednarka nie ma w wyjściowym składzie, nie ma Krystiana Bielika, czyli kolejnego, który byłby w stanie nam podbić te centymetry. Mamy natomiast piłkarzy do gry w ataku kombinowanym, w ataku szybkim, z czego po prostu dzisiaj w ogóle nie korzystaliśmy. Mamy też nie chciałbym być w szale. W przerwie, jako Robert Lewandowski, człowiek, który zaliczył 10, góra 12 kontaktów z piłką i te kontakty z piłką były, no widzieliśmy jakie, no po prostu mało kreatywne i nie do przodu. Mamy też na łączach piłkarza stworzonego do gry kombinacyjnej, Bartka Kapustkę, którego zastaliśmy na wakacjach w Meksyku i teraz pytanie, Bartek, czy Czesław Michniewicz wysłał tam ciebie jako skauta, czy po prostu wybrałeś sobie akurat takie miejsce na wakacje? Tutaj dziewczyna akurat decydowała, ja nie miałem nic do powiedzenia, także padło na Meksyk i dzisiaj rzeczywiście mecz oglądałem w towarzystwie, myślę, że 100 Meksykanów oprócz mnie, także było trochę zabawnie, no ale padło na Meksyk, tak, odpowiadam na odpowiedź, na pytanie. Słuchaj, rozumiem Ciebie do pewnego stopnia o tyle, że kiedyś miałem okazję oglądać ten pamiętny mecz podczas Mundialu w Brazylii, z Niemcami, w brazylijskiej faweli w otoczeniu samych Brazylijczyków, więc jest to doświadczenie cokolwiek specyficzne, ale powiedz, jak oni na Ciebie zareagowali, bo podejrzewam, że były tam jakieś różne rozmowy, dyskusje, że Ty jednak byłeś piłkarzem, który poniekąd ocierał się o tę reprezentację. Tak, ja podczas meczu się śmiałem, że kurczę, nie wiem, czy będę miał o czym mówić, czy zapamiętam, jak ono wyglądało, bo co chwilę ktoś mnie zaczepiał, rozmawialiśmy, gdzieś tam wbijaliśmy sobie szpilki, tego humoru było dużo, także no rzeczywiście nie miałem okazji oglądać nigdy spotkania w takim towarzystwie i w takiej atmosferze, ale było naprawdę sympatycznie. Nie wiem, na ile przysłuchiwałeś się naszej dyskusji tutaj w programie, ale my doszliśmy do wniosku, że w sumie ten mecz wyglądał tak, jak powinien wyglądać według planu Czesława Michniewicza, bo Czesław Michniewicz jest po prostu takim szkoleniowcem, któremu zależy właśnie na takim stylu. Jak ty się zapatrujesz na całą tę dyskusję właśnie wokół stylu reprezentacji Polski, na temat stylu pracy także Czesława Michniewicza, jako taki piłkarz, którego Michniewicz akurat bardzo ceni? No nie zaskoczę nikogo, że ja też takiego meczu się spodziewałem i myślę, że jeżeli Robert by tego karnego strzelił, to pewnie wszyscy bylibyśmy zadowoleni z trzech punktów. Przed spotkaniem, kiedy zobaczyłem wyjściową jedenastkę, to wyglądało dla mnie to ofensywnie, bo wielu piłkarzy, którzy potrafią grać piłkę, bo czy Sebek Szymański, czy Piotrek Zieliński, czy Nikola Zalewski,
Zresztą praktycznie prawie każdy zawodnik z tego składu naprawdę potrafi grać w piłkę, więc myślę, że miałem trochę nadzieję, że my mimo wszystko będziemy tych sytuacji tworzyli trochę więcej. Aczkolwiek, no, tak jak powiedziałem na początku, spodziewałem się, że to Meksykanie będą grali troszeczkę dłużej, szybciej operowali tą piłką i stworzą sobie więcej sytuacji. I rzeczywiście tak było. Bartek, ty jesteś człowiekiem, który już doświadczył jednego wielkiego turnieju i człowiekiem, którego absolutnie ten turniej nie spalił pod względem psychicznym, wręcz przeciwnie. Pamiętamy spotkanie z Irlandią Północną na początku Euro 2016. Chciałbym cię zapytać o takie pierwsze wrażenia piłkarza, który w młodym wieku bierze udział w takim turnieju. Piłkarza kreatywnego, piłkarza ofensywnego. Do jakiego stopnia te nerwy mogą udzielać się zawodnikowi i do jakiego stopnia możemy używać tego argumentu właśnie w kontekście analizy takich zawodników, jak wspomniany przez ciebie Sebastian Szymański czy Nikola Zalewski? Szczerze mówiąc, wydaje mi się, że w tym momencie bym się zdecydowanie bardziej stresował niż to wyglądało właśnie na Euro 2016 roku. Myślę, że nie byłem do końca może jeszcze nawet świadomy tego, jak wielka impreza mnie czeka i jak ważne spotkanie, więc ja przed meczem naprawdę dobrze spałem i miałem taką dziecięcą radość w tamtym momencie, że rzeczywiście, że mogę zagrać na wielkim turnieju przy wielkiej publiczności. Wiedziałem, że dużo ludzi będzie oglądało to wydarzenie i naprawdę mnie to motywowało, aczkolwiek no każdy podchodzi do tego indywidualnie. To jest indywidualna sprawa. Ciężko mi wejść w skórę chłopaków, jak czuli się przed spotkaniem, ale tych meczów na swoim koncie zagrali mnóstwo, więc myślę, że też mimo wszystko nie powinno im to plątać nóg. Zakładam, że meczu Argentyny z Arabią Saudyjską nie oglądałeś, bo u was było dość wcześnie, prawda? Czy wstałeś? Zgadza się, niestety nie oglądałem. Wstałem, zobaczyłem wynik i mocno się zdziwiłem. To czego się spodziewasz, już tak ostatnie pytanie, jeśli chodzi o reprezentację Polski, właśnie pod kątem tych dwóch rywali, Arabii Saudyjskiej i Argentyny? Czy my zagramy tak jak z Meksykiem, czy mimo wszystko Czesław Michniewicz jest trenerem, którego stać na przygotowanie jakiejś alternatywy? Myślę, że na pewno nas stać na to mimo wszystko. W tym meczu z Meksykiem też graliśmy pierwszy raz bodajże w środku z Sepkiem Szymańskim i Piotrkiem Zielińskim obok siebie. Przynajmniej no nie pamiętam takiego meczu, żebyśmy grali rzeczywiście tak dwoma ofensywnymi piłkarzami w środku pola. I myślę, że Krystian Bielik jest też zawodnikiem, który naprawdę fajnie potrafi grać w piłkę i potrafi często uspokoić, nawet kiedy ta piłka gdzieś krąży po głowach, w powietrzu, to Krystian jest pierwszą osobą, która walczy o to, żeby ją sprowadzić jak najszybciej na ziemię i grać do przodu, więc myślę, że to też jest zawodnik, który może być bardzo ważny w kontekście tego, żeby przy tej piłce się utrzymywać. Ja bardzo wierzę w to, że uda nam się wyjść z grupy. Wiem, że ten pesymizm troszeczkę może po meczu jest większy przez to, że Argentyna wygrała i zdajemy sobie sprawę z tego, że lepszy byłby układ, gdyby... Przepraszam, powiedziałem, że Argentyna chyba przegrała. Lepszy byłby układ na pewno, gdyby to Arabia przegrała i nadal byśmy mieli, myślę, takie same szanse jak Meksyk na wyjście z grupy i trochę większe niż Arabia, aczkolwiek, tak jak powiedziałem, ja nadal jestem jak najbardziej optymistą i wierzę w to, że to jest wielka impreza. Dwa mecze, tu się może naprawdę wiele wydarzyć. Bartek, ostatnie pytanie. Czy kibice w Meksyku mają jakiegoś takiego swojego antybohatera po tym meczu? No bo nie będę cię pytał o tego głównego bohatera. To jest tradycyjnie, jak przy każdym mundialu, Guillermo Ochoa. Ale mają takiego piłkarza, na którego jakoś szczególnie kibice ponarzekali sobie przy okazji tego meczu? Szczerze mówiąc nie. Oni naprawdę tryskali energią. Każde zagranie, każde uderzenie na bramkę, skakali z miejsc. Czasem nawet się szczerze trochę dziwiłem, bo pamiętam takie uderzenie gdzieś tam 5-6 metrów od bramki, a oni przeżywali to jakby zawodnik wychodził sam na sam z bramkarzem i minimalnie chybił. Także oni, myślę, że mieli taką pozytywną energię. Oczywiście już przed meczem bramkarz był postacią tej drużyny legendarną i o nim wspominali, aczkolwiek byli uśmiechnięci. Nawet po tym remisie, który dla nich pewnie jest trochę niedosytem, to wychodzili wszyscy z uśmiechem na twarzy i myślę, że dalej wierzą, że ich reprezentacja będzie grać dalej. Dzięki, Bartek, serdeczne za rozmowę, miłych wakacji i życzymy ci także szybkiego powrotu do reprezentacji już po mundialu. Dziękuję bardzo i pozdrawiam.
Dzięki. Guillermo Ochoa po raz kolejny bohaterem Meksyku. To się nic nie zmienia. To jest człowiek, który po prostu podczas wielkich turniejów zamienia się w jakiegoś abstrakcyjnego superbohatera, a pomiędzy turniejami często my nawet nie wiemy, w jakich klubach ten zawodnik na co dzień występuje. Oczywiście żartujemy sobie tutaj, natomiast gdyby Guillermo Ochoa prezentował w futbolu klubowym taką formę, jaką prezentuje w futbolu reprezentacyjnym, to chyba jakiś bramkarz zdobyłby wreszcie złotą piłkę. Ale nie będziemy tutaj rozmawiać o Ochoi, tylko o Robercie Lewandowskim. Dlaczego Lewy podszedł do tej jedenastki w inny sposób niż zwykle? I dlaczego zabrakło tego elementu zatrzymania się przed strzałem? Jak wy to tłumaczycie? Już w meczu z Barcelony, tym przestrzelonym ostatnim z Almerią ostatnim przestrzelonym rzutem karnym, wszyscy zwracali uwagę na to, że ten nabieg jest troszeczkę inny niż w tych wcześniejszych meczach. I myślę, że tamten rzut karny, gdzie w ogóle nie trafił w bramkę, jest jednak czymś, co go zdestabilizowało i wydaje mi się, że to trzeba postrzegać w kategoriach odporności psychicznej. Tego, że w tym momencie gdzieś natłok myśli, wiele rzeczy, które mu gdzieś tam krążyły w głowie, spowodowały, że po prostu uderzył źle i nie ma tutaj do tego dorabiać jakiejś specjalnej ideologii. Sam karny, powiedzmy, że podyktowany słusznie po dobrej interwencji VAR-u, natomiast uderzony w sposób zły. I to też jest w ogóle niesamowite, że po pierwsze Lewandowski dwa kolejne rzuty karne niestrzelone, wydaje mi się, że pierwszy raz w jego karierze. I teraz jeszcze przed chwilą widziałem taką ciekawostkę, że to jest trzeci z rzędu przestrzelony rzut karny na Mistrzostwach Świata reprezentacji Polski. Żurawski, Dejna, Żurawski, Dejna, Żurawski i Lewandowski. Nie, no, w takim gronie. Od 78 roku do 2022 roku. Tylko w tej sytuacji zabrakło jakiegoś piłkarza, który podszedłby do lewego i powiedział, słuchaj, jak się stresujesz, to ja... Kamil, musiałby być to Kamil Glik, który rozgrywał setny mecz w reprezentacji. Gdyby to było od 2014, to byśmy się martwili, natomiast no od powiedzmy 78, no to ta rozpiętość czasowa jest ogromna. Ja myślę, że ten rzut karny w Barcelonie przestrzelony był bardzo bliski temu, co wcześniej się działo przy tych nabiegach Roberta Lewandowskiego. Tutaj było zupełnie inaczej. Wyglądało to trochę tak, nawiązuje do tego, co mówił Łukasz Fabiański po obronionym ostatnio rzucie karnym w Premier League, że on gdzieś wychodzi poza bramkę, że on chce ostatni pojawić się na tej linii bramkowej, żeby ten napastnik chciał jak najszybciej po tym długim oczekiwaniu oddać strzał na bramkę, bo wtedy zdestabilizować właśnie jest ten bieg myśli, jest ta wojna nerwów, mind games, żeby po prostu zmusić go do jak największego z możliwych błędów czy uchybień, żeby samemu sobie podnieść statystyki, jeżeli chodzi o możliwość obrony rzutu karnego. Lewy nabiegł i widać było, że strzelił niedobrze, bo strzelił w ten róg, to nawet nie było w tę wewnętrzną siatkę. No, porównujemy sobie rzuty karne wykonywane przez Enera Valencię, przez Leo Messiego dzisiaj, przez Garetha Bale'a wczoraj. No, widzieliśmy, Bale wybrał wariant siłowy, obaj wcześniej taki Ekwadorczyk, ale strzelił odkręcając piłkę w boczną siatkę do wysokości poza ramion. Bramkarz go wyczuł. Bramkarz się tego spodziewał, że Bale nie będzie kombinował, że postawi na siłę i na precyzję. Tutaj może siła była, natomiast precyzji zdecydowanie nie u Lewego, więc rzeczywiście, no tutaj gdzieś tę wojnę nerwów Lewy przegrał, tego nie dźwignął. Natomiast no, zmienianie, jeżeli wykonujesz tradycyjny rzut karny z nabiegiem i chybisz celu, nie ma żadnego problemu. Tak bywa. Tym bardziej, że akurat w tym meczu ligowym posłał bramkarza w drugi róg i po prostu nie trafił. Piłka przeszła po drugiej stronie słupka. Natomiast no, tutaj ten błąd w rzucie karnym taki techniczny i emocjonalny był bardzo widoczny. Ale ja pamiętam, jak jeszcze tylko dopowiem do tych rzutów karnych, jak ojciec też mi opowiadał, że no takie same zdziwienie było w 78 roku, że Kazimierz Dejna nie wykorzystał rzutu karnego, no bo to też był, to był pewniak, on pochodził do piłki, czy to w Legii, czy w reprezentacji, to padał gol, pewnie na palcach jednej ręki można było policzyć te niewykorzystane, no nie wiem, już tych statystyk. Opty jeszcze wtedy nie było. Tak, opty wtedy nie było, chyba, który wtedy Dejna też rozgrywał setny mecz. Setny mecz właśnie, tak jak Kamil Glik. A wtedy zatem chorą presję to miała Argentyna ze względu na sytuację polityczną. No tak, tak, no i też pewnie, chociaż Dejna nie był człowiekiem medialnym, ale też musiał się tłumaczyć, też wokół tego karnego zbudowano całą teorię i żył ten karny. I myślę, że przez najbliższych parę lat Lewandowski będzie pytany o tego karnego. Dlaczego tak, a nie inaczej? I usłyszymy odpowiedź w którymś momencie, może nie na gorąco. Messi będzie pytany o porażkę z Arabią Saudyjską, no tak, więc każdy o coś będzie pytany. Do tego jeszcze pod koniec naszego programu sobie przejdziemy, ale tutaj jeden z naszych widzów pisze pewien prowokacyjny sposób. Widzę, że kult Michniewicza aktywny, więc zapytam. To chyba do mnie pewnie zarzut, bo ja tutaj. Ale wiesz, to ja też twierdzę, że ten styl był zgodny z tym, co Czesław Michniewicz zapowiadał, co nie zmienia faktu, że nam nie za bardzo coś takiego się podoba. Żebyśmy właśnie rozdzielili dwie rzeczy. To się nie podobało, ale tego się spodziewaliśmy. Ale zadam w takim razie inne pytanie. Jak zostałby potraktowany Jerzy Brzęczek po takim meczu w takim stylu?
zostałby zmiażdżony całkowicie. Pewnie tak, to jest hipotetyczne pytanie, ale pewnie tak. Natomiast wydaje mi się, że tutaj my cały czas zapominamy o jednym, że osiągnęliśmy wynik, który przed meczem pewnie by nas satysfakcjonował. I to jest, myślę, determinujące, bo gra była taka, że bolały zęby. Jeżeli ja widzę teraz statystykę podań, że my w całym meczu wymieniliśmy 244 podania, to tyle zespoły ligowe robią w dwa kwadranse. Kiedyś Szafi powiedział, że jeśli nie zaliczy 100 podań podczas meczu, to wraca do domu bardzo rozczarowany. No, no właśnie, ale to mówimy tutaj o 244 podaniach na skuteczności około 70%. To jest wynik zawstydzający na tym poziomie. No jak szybko obawiałem się, że w tej nowince pokazującej posiadanie piłki będziemy mieli niższą niż ta środkowa. Tak, in contest, tak. Natomiast, ale na szczęście chyba nie. Natomiast jeżeli chodzi już o same fakty, no to tak jak ty mówisz, pewnie Jerzy Brzęczek ze swoją, powiedzmy, z trudnością, jaką miał z tłumaczeniem niektórych swoich decyzji, miałby duży problem, żeby z takim wynikiem się zmierzyć, z taką krytyką, która by na pewno go spotkała. Natomiast cały czas musimy pamiętać, że jest to wynik, który trzyma nas w grze, w którym gramy mecz z Arabią Saudyjską i zwycięstwo w tym meczu no powoduje, że jesteśmy, że mamy szansę na wyjście z tej grupy, a przecież my tutaj po to przyjechaliśmy. Więc wydaje mi się, że trochę musimy rozdzielić dwie sprawy. To, że ten mecz był obrzydliwy, to jest jedna sprawa. To, że to jest wynik, to, że wynik jest dla nas, powiedzmy, nie chcę powiedzieć, że bardzo dobry, ale to wynik jest taki, który nas trzyma w grze. To jest inna sprawa. No dobrze, tak, panowie, ale z drugiej strony widzimy, takie turnieje też są fajną okazją, żeby wyeksponować różnych trenerów. I pojawia się na przykład ktoś taki jak Hervé Renard, którego kojarzymy już z pracy w wielu reprezentacjach afrykańskich, gdzie święcił triumfy, gdzie generalnie ceniony jest niesamowicie. I podejrzewam, że wielu dyrektorów sportowych różnych klubów w Europie pewnie zada sobie takie pytanie, a w sumie co jest nie tak z tym Renardem? Czy on nie zasługuje na jakąś szansę w klubie, powiedzmy, z dolnej połówki tabeli Ligue 1? Można wprowadzić jakiś ciekawy styl, prowadząc również słabszą reprezentację i będziemy pewnie wracać także do meczu Arabii Saudyjskiej z Argentyną. I tak jest. I tak samo będzie za chwilę z Berhalterem, tak samo będzie z Johnem Herdmanem z reprezentacji Kanady, bo on też zapowiada, ale tak jak Berhalter, grę do przodu, grę ofensywną. Przyjechaliśmy tutaj się pokazać całemu światu. Amerykanie, ale zmierzam do tego, że można zagrać super w defensywie, ale coś jednak zaproponować. A my po tym meczu z Meksykiem, kogo będziemy chwalić? Będziemy chwalić przede wszystkim piłkarzy defensywnych, pewnie Bartka Bereszyńskiego, w Glika, Kamila Glika, Wojciecha Szczęsnego, być może Krychowiaka, natomiast będziemy wieszać się na piłkarzach przede wszystkim ofensywnych i to też jest w jakiś sposób symptomatyczne, że nie potrafimy wyeksponować potencjału ofensywnego tych wszystkich piłkarzy. I pojawia się takie pytanie, czy jeżeli Zieliński, nie że gra słabo, Zieliński nie gra w tym meczu, jeżeli bardzo słabo wygląda Nikola Zalewski, jeśli Sebastian Szymański też nie potrafi sprzedać swojego potencjału, jeśli Robert Lewandowski jest odłączony od gry, to być może problem nie tkwi tylko w tej grupie piłkarzy. No tak, no mówiło się o tym, że Czesław Michniewicz poleciał do Barcelony długo rozmawiać z Robertem Lewandowskim i przekonywać go do tej strategii, która ma przynieść pożądany efekt. Być może ona ten efekt przyniesie. Awansujemy do 1/8 finału Mistrzostw Świata. Nie widzieliśmy zachowań lewego, takich, do których się przyzwyczailiśmy, choćby za kadencji Jerzego Brzęczka, jakieś ostentacyjne gesty, zniecierpliwienie, wracanie po piłkę, dyrygowanie kolegami. Wręcz przeciwnie, było taki uniesiony w górę kciuk po takim niecelnym zagraniu Kiwiora w pierwszej połowie, po rozegraniu stałego fragmentu. Myślę, że lewy to już się pogodził z taką grą. Ja nie sądzę, żeby on jeszcze też miał jakieś takie złudzenia, że to się zmieni. Lewy podczas konferencji prasowej de facto potwierdził słowa Krychowiaka i nie odciął się, nie zaczął budować jakiejś swojej narracji. Ciekawie jestem swoją nas, wypowiedzi po samym turnieju. Tylko zastanawiam się, no bo jednak w tej całej zabawie obserwujemy sobie Cristiano Ronaldo i jego sagę zakończoną właśnie z Manchester United. Manchester United opublikował to teraz po to, żeby przykryć wszystkie dyskusje o karnym Lewandowskiego. W tym szaleństwie jest metoda. Natomiast obserwujemy to i widzimy, że ci najwięksi piłkarze chcą na tych imprezach jeszcze błyszczeć. Jeszcze błyszczeć i jeszcze umocować tę swoją skalę talentu, bycie na samym topie, co w tej sytuacji jak gdyby nie jest pisane w żaden sposób Robertowi Lewandowskiemu, bo on sam nie jest w stanie tej piłki przejąć, rozegrać, zachęcić do ataku kolejnych zawodników i to z tak głębokiej defensywy, biegając bezładnie za piłką. No, mnie się wydaje, że to jest trochę nie fair wobec samego lewego, bo to po prostu nie przystoi zmuszać do takiej gry zawodnika, który żyje
oglądamy to teraz w Barcelonie, wcześniej w Bayernie, z zupełnie innej jakości gry i tego otoczenia wokół siebie. Oczywiście, no, patrząc na ten wyjściowy skład, Kapi też był zdziwiony, że zagraliśmy tak słabo, mając taki potencjał, i mnie to najbardziej boli, bo ja nie mówię, że oczywiście byśmy przegrali 0-3, a fajnie rozgrywali, nieodpowiedzialnie, kiwali się, to nie w tym rzecz, natomiast wykorzystajmy te umiejętności danych piłkarzy, no bo skoro każdą drugą piłkę zbierają Meksykanie, skoro wybijamy piłki bezładnie i nie potrafimy tej akcji nigdzie zawiesić w żadnym rejonie boiska na dłużej, wymieniamy 240, niespełna 50, 245 podań, czy tam 244, no to jest to trochę zawstydzające dla nas i dla piłkarzy na tak wysokim poziomie. Słuchajcie, jest wypowiedź Czesława Michniewicza. To był bardzo zamknięty mecz i wynik determinował pewne zachowania na boisku oraz zmiany. Okej, okay, z naszej perspektywy to funkcjonowało dobrze. Nie przypominam sobie bardzo dobrych sytuacji stworzonych przez Meksyk. Mieli przerzuty, czego się spodziewaliśmy, blokowaliśmy im te zagrania. Było też kilka momentów, kiedy mogliśmy tę piłkę spokojnie rozegrać w polu karnym. No i oczywiście odniesienie do tego, że lepsi piłkarze niż Lewandowski, czy wielu piłkarzy, tak jak Lewandowski, nie, no bo teraz... nie strzelał. Słuchaj, jest jedno zdanie jeszcze. Przypomniało mi się, powiedział mi to Michał Probierz po gali Ekstraklasy ostatniej, że on jako trener wychodzi z założenia, że piłkarza może doprowadzić do mostu, a przez most musi już przejść samodzielnie. Więc Czesław Michniewicz może powiedzieć tak, słuchajcie, moja taktyka doprowadziła nas do tego, że otrzymaliśmy rzut karny, ale rzut karny to wy już musicie wykorzystać sobie sami. Więc to trochę tak pół żartem, pół serio możemy podsumować to, co powiedział trener. Nie, no na pewno teraz rozpocznie się ocieplanie tego wyniku, i, no ale wrażenia się nie ociepli. No, nie. Bo jednak, Ten wynik można ocieplić tylko wtedy, jeśli pokonamy Arabię Saudyjską, jeśli uzyskamy korzystny wynik z Argentyną i wyjdziemy z grupy. No wtedy tak. No tak, że to było trudne wejście w turniej, ale że dla wielu to był początek drogi. Euro 2016 mecz z Irlandią Północną słaby. Z Ukrainą bardzo słaby. Tak, z Ukrainą bardzo słaby i z Niemcami to była też defensywka. Tak, więc my troszeczkę idealizujemy tam ten turniej. Najlepszy był skor na bazie różnych momentów ze Szwajcarią. Więc moim zdaniem tak naprawdę perspektywę tego, jaki to był mecz, to my złapiemy dopiero właśnie po ostatnim meczu grupowym. Tak, ale musimy rozgraniczać. Ja też chcę rozgraniczać kilka spraw, no bo jednak to, że gramy na punkty i na wyniki, i to ma nas doprowadzić do historycznego po wielu, wielu latach od Meksyku awansu do fazy pucharowej Mistrzostw Świata, to jedna sprawa i tego się trzymajmy, no ale druga to jednak analiza tego jednego, jedynego spotkania z zespołem, który nie jest potęgą europejską, z zespołem w sytuacji, w której Argentyna przegrywa swój pierwszy mecz i jest na musiku, gramy rzecz jasna w drugiej kolejce, bo gdybyśmy grali z Argentyną, Arabią, to tak, ale pozbawioną dwóch ważnych zawodników. Pozbawioną dwóch ważnych, tak, ale tej Arabii nie można traktować na poziomie Kataru, że sobie teraz z niej dworujemy, bo oni... Wiele osób stawiało znak równości pomiędzy Arabią i Katarem, zupełnie to niesłusznie, już muszą, mimo że Katar był mistrzem Azji, no czyli też w sumie to już muszą argumenty. A Iran, Arabia Saudyjska tak, większa od, więc zdecydowanie, i to takie duże większa, bo oni, no wiadomo, że klimat im sprzyja, że to wszystko to jak gdyby jest inna para kaloszy, natomiast no, grali bardzo agresywnie, bardzo wysoko, z bardzo dobrze interweniującym bramkarzem, byli bardzo aktywni, nie stronili od akcji, zrobili takie akcje, które im wypaliły i zakończyły się bramkami. Oczywiście początek Argentyny był imponujący. No, gdyby nie tam minimalnie wychylona sylwetka, nie pamiętam, Martineza, to pewnie byłoby 2-0, potem 3-0 i to mogłoby się zupełnie inaczej, ale się tak nie stało. Argentyna bodajże miała więcej spalonych w pierwszej połowie tego meczu niż przez cały poprzedni turniej, co też było wymowne i mam takie wrażenie, mam takie wrażenie, że już zupełnie na moment abstrahując od tego meczu Polski z Meksykiem, że gdyby Argentyna miała rozegrać 10 takich spotkań z Arabią Saudyjską, to 8 jednak by wygrała, bo być może nie byłoby tych spalonych i te mecze mogłyby się też rozpaść z punktu widzenia właśnie Saudyjczyków, natomiast no tak czy inaczej ta druga połowa przede wszystkim była imponująca. Nie uwierzył, nawet ciągle nie wierzę, że to mówię, że bardziej podobała mi się dziesiątka w zespole Arabii Saudyjskiej niż dziesiątka w reprezentacji Argentyny, no ale a niestety tak to wyglądało. Dobrze, jeszcze może zdążymy chwilkę pogadać o tamtym meczu, natomiast chciałbym, Tomek, ciebie zapytać o Nikolę Zalewskiego, bo to jest jedno z największych rozczarowań, jeśli chodzi o reprezentację Polski w tym dzisiejszym meczu. Szybko zmieniony już po przerwie zawodnik Romy i pytanie, co z tym piłkarzem było nie tak? Czy on tego nie dźwignął właśnie pod względem mentalnym? Czy on był zbyt zestresowany? Stres widzieliśmy chociażby po reprezentacji Kataru na początku tego mundialu i ten aspekt psychologiczny. Santiago Cañizares o tym mówił właśnie przed tym turniejem, że pierwszy mecz to jest przede wszystkim weryfikacja psychologiczna. Futbol przychodzi dopiero później. I pytanie, czy Nikola Zalewski przeszedł ten test weryfikacji psychologicznej?
Znaczy, no ja jestem zasmucony, może nie rozczarowany, no bo to jest oczywiste, ale zasmucony tym, jak Nikola Zalewski w ogóle wygląda w tym sezonie, no bo rzeczywiście był takim ulepieniem poprzedniego. No ale ja mam wrażenie, że to jest takie Porsche, które przeistoczyło się w takiego podrasowanego Trabanta. Zauważcie, że... Aż tak? Tak. No, że Nikola Zalewski, no niby ten potencjał ma, ale on grając w Romie, czy też grając w reprezentacji, mając piłkę przy nodze, to on właściwie jest statyczny. On stoi, on gra w miejscu, on gra bardzo bezpiecznie, gra alibi. Tak jakby był jakiś taki spętany i cały czas spięty, ale nie to, że poddenerwowany, tylko... Ale mówisz teraz o ogólnej grze Zalewskiego. Tak. Jakby po prostu miał zakodowane, że nie może popełnić błędu. A tutaj... Prowadzi go Mourinho, a tutaj to, Mourinho, to co Marcin powiedział, że tutaj Bereszyński otwiera mu pewne pole do popisu i wydawało się, że może rzucić na luz, może wejść w jakiś pojedynek, może pokazać te swoje predyspozycje, dzięki którym przedostał się do Romy, no bo to był taki piłkarz, no kiedy ja go pierwszy raz zobaczyłem Romę, to się zdziwiłem, bo jak czytałem o nim sporo, no to był zawodnik na wskroś ofensywny, który właśnie imponował przyspieszeniem, może nie jakąś szybkością, ale właśnie takim odejściem na pierwszych metrach, dobrą grą obiema nogami i dryblingiem. I on naprawdę w tych, wiadomo, że to ciężko tutaj przenosić to co robił w Primaverze do gry na Mistrzostwach Świata, no ale tam strzelał sporo goli. Natomiast w karierze seniorskiej piłkarz o takim potencjale obunożny, o takim bogatym wyszkoleniu technicznym nie ma jeszcze żadnego gola. No to nie jest przypadek. To nie jest przypadek i on cały czas, ja mam wrażenie, że on myśli do tyłu. Że on myśli o tym, no cały czas jakiś takich kajdanach gra. Mówię, chłopie, wyluzuj. W czerwcu jeszcze na tym zgrupowaniu czerwcowym wydaje mi się, że tam znalazłbyś takie akcje, kiedy on jednak myślał bardziej o grze. Może. Natomiast... No, najbardziej myślę o tej piłce rzuconej do Kesza, może w Rotterdamie. No, ale mamy zbyt wyidealizowany obraz Nikoli Zalewskiego w głowie? No właśnie, coraz bardziej skłaniam się ku temu, tak, no bo jak go obserwuję w Romie, to też jest takie alibi, takie granie bardzo, bardzo poprawne. Że on nie popełnia błędów, ale też no, nie daje nic ponadto. Staje się takim przeciętnym wahadłowym, który wykonuje zadania i okej, i rączki umyte, wszystko jest w porządku. Bo rzeczywiście dzisiaj to ustawienie gwarantowało mu bardzo duży komfort, wiedząc jeszcze, że Beres jest ustawiony na nie swojej pozycji, i łata będzie grał nisko. Dziury i będzie grał nisko. Nie będzie się zapędzał. Zresztą widzieliśmy przyjęcia piłki przez Beresia. One wszystkie były raczej do środka. Nawet lewą nogą nie otwierające do linii, no bo nie ma tam komfortu, nie ma tej umiejętności, nie ma tego nawyku, tego się nie przeskoczy. Tak samo Artur Jędrzejczyk też tego nie robił na tej pozycji. Michał Karbownik w Legii tego też nie wykonywał, więc tutaj się mogliśmy tego spodziewać i Meksykanie też tego oczekiwali, dlatego od razu dociskali tę naszą stronę, więc zdecydowanie zabrakło tutaj polotu, ale myślę, że to jest jednak takie spętanie strategią, że ta strategia, to jak mamy się poruszać, to, że nie mamy stracić, że mamy mieć zero z tyłu, że musimy ich wyblokować, no, że ona jednak tych nawet naszych bardzo kreatywnych piłkarzy dzisiaj sprowadziła do funkcji i trybu bieganie. Przeszkadzało. Ale no niczym mnie nie zaskoczył. Naprawdę, to mówię to z żalem, ale spodziewałem się, byłem ciekawy Zalewskiego, ale on to po prostu tak wygląda też w Romie, tylko popełnia może mniej błędów, mniej jest taki zagubiony, bardziej jest ten schemat, bo w tym schemacie Mourinho po prostu jest już bardziej zadomowiony. To ja tylko jedną rzecz dorzucę do Zalewskiego, bo w pierwszej połowie taka sytuacja, kiedy po przejęciu ruszyliśmy z kontrą i Zalewski... Co się dzieje z piłkarzem, czy w ogóle z człowiekiem, jak jest zestresowany? Ogranicza mu się widzenie peryferyczne, jest głowa spuszczona w dół i nie patrzy w ogóle na to, co się dzieje dookoła. I Zalewski był w takiej sytuacji, kiedy widzi, że dookoła ma zawodników. Jest jeden Robert Lewandowski i normalny, spokojny Zalewski zatrzymałby tę akcję, zagrał do Lewandowskiego taką piłkę, która była nie do opanowania. Straciliśmy w ogóle całą akcję. Tak. I wydaje mi się, że to świadczy o tym, że zarówno Zalewski, jak i moglibyśmy kilku jeszcze zawodników, którzy podobne błędy popełniali, po prostu oni zmierzyli się z czymś, czego jeszcze nie spotkali na swojej drodze. W przypadku Zalewskiego czy Kamińskiego mówimy o piłkarzach, którzy mają 20 lat. No my jak mieliśmy po 20 lat, no nie żaden sobie z nas nie wyobrażał. Nie, no tylko też trzeba sobie zdać sprawę, że ta presja, z którą wyobrażałem, ale tylko wieczorem, jak się spać kładłem. Mamy połączenie. To wkładamy słuchawki. Prawdopodobnie. Wszyscy się zastanawiają pewnie, co my tak międlimy. Dostaje sygnał, że jest z nami Santiago Naveda, piłkarz Miedzi Legnica. Ola Santi. Ksiąki będzie tłumaczył. Hola, hola. No co jest? No puedes ver? Bueno. Sí,
¿Ustedes a mí? Sí, 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 te vemos. Primero te quería preguntar por tus impresiones después del partido contra Polonia. ¿Qué nos podrías decir como un aficionado mexicano? Bueno, yo creo que fue un partido como todos esperábamos, muy disputado, muy físico. Creo que Polonia, su idea de juego se veía clara de a lo mejor esperar alguna transición ofensiva o algún error de México y bueno, se presentó ahí la oportunidad del penal, pero bueno, al final otra vez Memo Ochoa haciendo lo que siempre suele hacer en los mundiales, es crecerse, es difícil para los rivales anotarle gol, pero bueno, creo que igual México estaba intentando abrir la defensa de Polonia, pero bueno, creo que igual para Polonia fue un gran partido a la defensiva y México le faltó un poco ahí en la última zona. Voy a traducir tus frases, tus opiniones. Spodziewaliśmy się właśnie takiego meczu, to było bardzo fizyczne spotkanie. Widać było, że Polska czeka na kontry lub na błąd reprezentacji Meksyku. Pojawiła się taka okazja poprzez rzut karny, ale znów Memo Ochoa pokazał to, co zwykle robi podczas mundialu. Meksyk starał się otworzyć obronę Polski, ale defensywa naszych rywali zagrała świetnie. Santi, te quería preguntar por Guillermo Ochoa. ¿Cómo explicas ese fenómeno de un portero que podemos bromear que no existe entre torneos, entre Copas del Mundo y durante Copa del Mundo, tanto en Brasil como por ejemplo ahora, es un superhéroe de México? Sí, pues creo que siempre, no sé, encuentra una motivación extra en los mundiales para demostrar al mundo el gran portero que es, pero bueno, yo que tuve la oportunidad de compartir equipo con él, creo que siempre durante todo el año está en este nivel, pero bueno, sí considero que en los mundiales aumenta aún su buen nivel que muestra siempre durante todo el año, pero bueno, es una persona muy profesional, muy humana, muy humilde y pues se merece todo esto que le está pasando y toda la carrera, la gran carrera que hizo y bueno, que está haciendo. Santi powiedział, że Memo Ochoa zawsze znajduje jakąś dodatkową motywację, żeby pokazać światu, jak wielkim jest piłkarzem, jak wielkim jest bramkarzem podczas Mistrzostw Świata. Miałem okazję grać z nim i on zawsze podczas treningów prezentuje właśnie taki poziom, ale na mundialu jeszcze wskakuje półeczkę wyżej. To bardzo profesjonalny, skromny gość i zasługuje na taki poziom. I Santi, para terminar, te quería preguntar por todo el clima ahora en la selección mexicana, porque se habla mucho sobre el futuro del Tata Martino, se hablaba mucho también sobre una posible vuelta de otros exjugadores ya de la selección mexicana. ¿Y cómo tú describirías ese ambiente ahora en la selección mexicana? ¿Por qué no está tan bien como, por ejemplo, en otros torneos? Sí, o sea, creo, bueno, siempre a lo mejor el aficionado mexicano siempre es muy, muy exigente. Creo que sea el técnico que sea o el que llegue o el que esté, siempre va a haber críticas, entonces, pero bueno, creo que los mexicanos siempre en los mundiales hacen muy muy buen papel, creo que ahora lo que demostraron se ve que es un gran equipo, muy bien trabajado, pero bueno, creo que siempre ese entorno se vive a través de la selección mexicana, pero yo considero que el técnico que está actualmente y los que han estado siempre han hecho un gran trabajo en sus modos, pero bueno, sin duda creo que México en este mundial está para grandes cosas. ¿Estás en contacto con el seleccionador, por curiosidad? No, con Tata Martino no estoy en contacto, sí con compañeros que tuve en mi anterior equipo, como Memo Ochoa, Henry Martín, Jorge Sánchez, con ellos estoy, bueno, puedo escribirles algún mensaje de apoyo para este mundial, pero bueno, con el técnico no tengo contacto con él. ¿Y nos puedes decir si Memo Ochoa ve los partidos de Miecz Legnica? No sé si los verá, pero seguramente yo creo que sí está al pendiente mío, porque bueno, es una gran persona, siempre es muy humano y pues, siempre le gusta pues estar al pendiente de todos, pero pues bueno, yo creo que en algún momento seguro vio
algún partido, algún resumen o está un poco al tanto de cómo me va a mí por acá en Polonia. Perfecto, muchas gracias Santi por la charla. Ha sido un placer. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Gracias. Gracias. A więc tak, kibice meksykańscy są bardzo wymagający, niezależnie od tego, jaki selekcjoner tam pracuje. Zawsze będzie pojawiała się krytyka, natomiast koniec końców reprezentanci Meksyku dobrze się spisują podczas mundiali i teraz też widzimy dobrze przygotowaną drużynę. Uważam, że mamy bardzo dobrego trenera, który wykonał dobrą pracę, tak to podsumował Santi Naveda, piłkarz Miedzi Legnica. Przyznał też, że jest w kontakcie nie z selekcjonerem, że tutaj żadnego takiego kontaktu nie było, natomiast jest w kontakcie ze swoimi kolegami, z których poznał w poprzednim klubie, między innymi z Memo Ochoą, wymieniają wiadomości. Zapytałem go też, czy Memo Ochoa nie śledzi meczów Miedzi Legnica. Przy okazji mielibyśmy od razu nasz news i oczywiście nagłówek. Powiedział, że nie wie, czy oglądał jakieś mecze Miedzi, natomiast na pewno śledzi postępy samego Santiago, ponieważ to jest bardzo fajny, otwarty, skromny gość i interesuje się po prostu tym, jak idzie jego kolegom, więc być może Memo Ochoa, ten superbohater, czasem zerknie także na mecze bądź skróty ekstraklasy, tak to podsumował zawodnik Miedzi Legnica. No ja cały czas rozgryzam to, dlaczego nie wykorzystaliśmy tego naszego potencjału i Roberta Lewandowskiego na żądle. Byłem zwolennikiem gry i to powtarzałem właściwie od tego pierwszego, powiedzmy, tam programu, w którym my mieliśmy temat mundialu. Jednak trójka obrońców, dwóch wahadłowych, dwóch defensywnych pomocników, Zielek na dziesiątce, ale z Robertem Lewandowskim, Karol Świderski czy drugi napastnik Arkadiusz Milicz. Myślisz, że to by naprawdę system by nam wygrał ten mecz? Nie, myślę, że ktoś do pomocy Robertowi Lewandowskiemu, ktoś troszeczkę ustawiony to wyżej, możliwość zawieszenia tej akcji, rozbicia troszeczkę bloku obronnego Meksyku. Ja nie wiem, czy system, chodzi mi bardziej o, pewnie ja inaczej sobie to interpretowałem, inaczej to widziałem, jeżeli chodzi o po prostu przemieszczanie się po boisku czy zabezpieczanie tyłów, ale jednak uwalnianie tej naszej mocy ofensywnej, to w żaden sposób nie zagrało, chociaż początek spotkania pokazał, że my możemy szukać tych szans, kiedy rzeczywiście, tak jak wszyscy o tym wspominali, Meksykanie ruszą do przodu, zapomną o defensywie, bo ta pierwsza akcja prawym skrzydłem, gdy dograna piłka została przed pole karne do Jakuba Kamińskiego. Tak, dobre przyjęcie. Powinno być takie przyjęcie wprowadzające w pole karne, jednak odgradzające od razu i Kamyka, i piłkę od goniącego go przeciwnika. Wejście Kamyk jeszcze nie jest Bergwijnem ani Depayem, jeszcze nie jest piłkarzem. Oczywiście, że nie jest i nie możemy tego od niego wymagać, ani go za to specjalnie ganić. Natomiast to pokazuje właśnie te momenty, które też nakręcałyby nasze myślenie na temat tego spotkania, odmieniałyby to, bo ja myślałem, że to trzymanie tego składu oczywiście w tajemnicy to jest element gry, natomiast jak już zostały odkryte karty i dowiedzieliśmy się, ja że tutaj też się ekipa jest ofensywna, myślałem, że to jest też gierka, że my cały czas mówimy, że będziemy słabo, ale że my nagle będą fazy w meczu, że wyskoczymy do nich wysoko, że będziemy ich atakować. Wyskoczyliśmy w 54 minucie. No pierwsza chyba tak próba jest wysokiego pressingu. No ja odbieramy piłkę i dostajemy rzut karny. To czego się spodziewać w takim razie? Czyli a można to było robić po akcji Kamyka regularnie. Te skoki właśnie pressingowe, jak to pięknie określa nasz ekspert Adam Szała i tego się od niego poniekąd uczymy. Natomiast to rzeczywiście powinno tak działać. Wtedy Zielek miałby więcej swobody. Można byłoby zdestabilizować ten środek pola. No Hector Herrera, ludzie, no Hector Herrera, który już tę wielką karierę ma za sobą, on zbiera większość piłek, on je rozgrywa dużym spokojem, on robi kółeczko pod siebie i zagrywa w poprzek, wchodzi między dwóch zawodników, tego oczekiwaliśmy od naszych. Jak ja przypominam sobie Hectora Herrera sprzed wyjazdu do Dynamo Houston, to naprawdę żałowałem, że ten piłkarz już wypisał się z tego poważnego europejskiego grania, bo on odchodził z Atletico naprawdę będąc fundamentalnym piłkarzem w zespole Cholo Simeone, natomiast chciałbym Was zapytać, czego Wy się spodziewacie pod kątem tego drugiego meczu, bo myślę, że jakieś tam idee mogłyby się nam zrodzić w głowie, natomiast dzisiaj wczesnym przedpołudniem wydarzyło się coś absurdalnego, jeśli chodzi o ten mundial, czyli Arabia Saudyjska ogrywa Argentynę i w jakim stylu, jak odważnie, jak wysoko gra Arabia Saudyjska, jak ona jest przygotowana fizycznie. No i teraz pytanie, jak my powinniśmy zagrać z tą Arabią? Czy biorąc pod uwagę, że Saudyjczycy spisali się z Argentyną tak jak się spisali, zagrali bardzo odważnie, my znów powinniśmy zagrać low block typowy dla Czesława Michniewicza? Czy może powinniśmy właśnie wręcz przeciwnie teraz pójść na wymianę ciosów? Ja myślę, że teraz to nie my rozdajemy karty, tylko Arabia Saudyjska rozdaje karty w meczu z nami. Mhm. Ona ma, ściska w garści coś, co było niepoliczalne na samym narodowe początku. Już teraz. Jest rodzin wolny. To okej, okay, to jest tak? Święto narodowe, ale to okej. Okay. To jest świętowanie wielkiego sukcesu, sensacyjnego, gigantycznego, to jedno, ale to jest
otwieranie się bardzo szeroko bramy do awansu z grupy, czyli do osiągnięcia czegoś spektakularnego. I do tego potrzebny jest dobry wynik z Polską w drugim meczu, który będzie gwarantował praktycznie być może wyjście z grupy przy zwycięstwie. Więc ja myślę, że to oni teraz nas wpuszczą. Wszyscy odrabiają pracę domową, wszyscy wiedzą, jak kto gra. I to w naszym meczu się dzisiaj potwierdziło. Meksyk jest w posiadaniu piłki, Meksyk kreuje sytuację. Przerzuty, krosy, tych przerzutów było bardzo dużo i większość z nich była dokładnych, celnych, rozciągała, rozrywała i naszą pomoc, i naszą defensywę na całej szerokości boiska. My się cofamy, my czekamy na kontratak. Po jednym kontrataku mieliśmy odbiorze piłki rzut karny, nie udało się zamienić go na bramkę i tyle. Natomiast no tutaj my się spodziewamy, że oni znowu zagrają bardzo aktywnie, agresywnie. A może nie. Może to oni będą czekali na kontratak i wiedząc, że my nie umiemy grać ataku pozycyjnego, będą nas... Wiesz, jak ja myślę, że jeżeli wychodzisz na Argentynę na absolutnego faworyta mundialu i ustawiasz linię defensywną 30-35 metrów od bramki i w ogóle nie wpływa na ciebie to, że tracisz jednego, drugiego, trzeciego gola po minimalnych spalonych, tam no przynajmniej jeden był minimalny, dwa pozostałe może nie, to znaczy, że jesteś kozakiem, że naprawdę czuję, że to jest twój sposób grania i ty go nie zmienisz. Poza tym nie bez znaczenia jest fakt, że na trybunach dzisiaj podczas tego meczu pierwszy raz była taka chyba prawdziwa atmosfera mundialu i to Saudyjczycy chyba jednak stanowili większość. Tam był kocioł i oni niesieni tym dopingiem, myślę, że jeszcze więcej wiary w siebie zdobywają i to 0-1 nie spowodowało, że oni zmienili swój sposób grania, a w drugiej połowie no wyszli po prostu tak jakby... No tak, wiesz, chcieli... ale właśnie to jest to, no, że oni nie musieli tego robić, ale teraz musieli. Zaczyna się myślenie tak. O tym, co będzie dalej. Liczenie punktów, zastanawianie się, co nam daje ten tak, sukces, czy ja my się zatrzymamy. To jak on zareaguje nie. I jak powinienem ja tak, później zareagować. Ale nie, czy jak zdyskontujemy ten piękny sukces? No bo oni się go nie spodziewali, nikt się go nie spodziewał. Myśleli, że będzie trójka do przerwy, Leo Messi, to będzie wspaniałe, wymienimy się na koszulki i będzie koniec pieśni. No, powalczymy nawet selekcjoner tak Polską, zapowiadał poniekąd przed meczem. Powalczymy z Polską i Meksykiem dalej, tak? W dalszej fazie grupy. Ale teraz oni już mają potencjał, który ich przybliża maksymalnie przy naszym wyniku, bezbramkowym remisie, przy byciu Argentyny na musiku, czyli Argentyna już im nic nie zabierze, a będzie musiała zabrać i Meksykowi, i nam w następnej kolejności, bo zwycięstwo nad Meksykiem Argentynie jeszcze niczego nie daje, tylko dwa zwycięstwa i gwarantują pierwsze miejsce w grupie, a też niekoniecznie, no bo nie wykluczamy, że Arabia Saudyjska zakończy tę grupę z kompletem punktów. Przypominamy, tutaj wracaliśmy do 86. Mamy po 6 punktów. Do 86 roku, że Polska wyszła z trzeciego miejsca do fazy pucharowej, Maroko wygrało, a Anglia była druga z Garym Linekerem, który tam zaczyna nam się robić taka grupa zagadek taktycznych. Zostało nam 6 minut do kolejnego meczu, więc nie będziemy tutaj przeciągać. Natomiast ja teraz się zastanawiam i cały czas mam taki mętnik w głowie właśnie, jak podejść do tych kolejnych meczów, bo tak sobie myślę, za chwilkę będziemy też grali z Argentyną. I z jednej strony widzieliśmy, jak często Argentyńczycy posyłają właśnie te prostopadłe podania za linię obrony. Trzeba mieć naprawdę wzorowo ustawioną linię obrony jak Saudyjczycy, żeby łapać ich na tyle spalonych. Przede wszystkim. Nie mamy szybkości w tyłach. Tak no właśnie. I teraz pytanie, czy ustawisz się bardzo głęboko blokiem? Tak. Tak, no my tak. Na 100%. No dobrze, ale Saudyjczycy... Zmarnowaliśmy 6 minut. Ale Saudyjczycy zatrzymali Argentynę ale w inny nie sposób. Mamy ale tak, nie mamy ale takich. Ale my tak nie zagramy. Nie zagramy. Przecież i Glik, i Kiwior to nie są demony szybkości raczej. Ale też, no wiadomo, pamiętajmy to, co powiedziałeś, że jednak to się zdarzyło, to jest sensacja i tego nikt nie oczekiwał po pierwszej połowie tym bardziej, więc traktujmy to jednak w kategoriach wielkiej piłkarskiej sensacji wybryku, czyli 9 na 10 Argentyna albo 8 zwycięża, jeden remisuje, jeden i to się zdarzyło akurat tu i teraz przegrywa, więc ja myślę, że raczej głęboki defens i bronimy tak, i próbujemy, nie wiem, zdobyć remis. Poza tym wydaje mi się, że odkąd Czesław Michniewicz jest trenerem, to nam się wydaje, że my jesteśmy takimi mistrzami świata w przeszkadzaniu, że rzeczywiście nasza obrona to jest też potencjał. No, Szczęsny powiedzmy w tej obronie daje najwięcej radę, ale my w tej obronie bardzo jesteśmy słabi. No nie, no, Belgowie my jesteśmy, nas obnażyli jesteśmy brutalnie. Bardzo, bardzo słabi w obronie, nawet w tych meczach, w których goli nie traciliśmy zbyt wielu, czyli z Balią. Myślę, że Chile, gdyby chciało ten mecz wygrać i docisnęło tutaj w Warszawie, gdyby nie zależało, gdyby taki Vidal i reszta nie przyjechali tutaj na wakacje, na zimne wakacje, to też by ten mecz wygrali, a Meksyk to po prostu jest no, przeciętna, naprawdę bardzo przeciętna drużyna, bardzo jednowymiarowa. Kiedyś ja temu Meksykowi na poprzednich wielu turniejach, głównie kiedy byłem jeszcze młody, to mu kibicowałem. Hugo Sanchez przewroteczki tak, no, bo tam ćwiczyło, było kogo popatrzeć, a teraz w tym Meksyku nie ma na kogo popatrzeć. Naprawdę nie ma na kogo popatrzeć, tam specjalnie nie miał kto nam krzywdy zrobić z przodu. No i Irwin Lozano, o jego dynamika. No, ale powiedzmy, że Bereszyński ma
pracowanego na kolanie, także... No na pewno Irving Lozano na tym etapie kariery nie jest takim Irvingiem Lozano, jakim powinien być, jak pewnie przewidywali Meksykanie kilka ładnych lat temu, więc jakich zmian personalnych, już tak pointując, wy się spodziewacie pod kątem tego najbliższego meczu przede wszystkim? No nie zagra prawdopodobnie Zalewski, myślę, że może to być jego taki występ, który go wykluczy, natomiast Bielik, sądzę, że po tej zmianie może być kandydatem do pierwszego składu i myślę, że mimo wszystko Przemysław Frankowski. Obok Krychowiaka czy za Krychowiaka? Myślę, że obok. Nie, Krychowiak zostaje. Myślę, tak, że obok, no, tak, tak, myślę, że obok. Raczej Krychowiak... Bielik, Krychowiak ciut wyżej. Tak, tak, Krychowiak poza tą ostatnią akcją, którą dzisiaj też jeszcze widzę ten screen i on mnie napawa niepokojem, bo co też, jaki proces myślowy zaszedł w głowie Grzegorza Krychowiaka, że to jest prawdopodobnie jedna z ostatnich akcji meczu. Chociaż proporcje są takie, proporcje są takie, że mamy tam... Strzał był w sumie dobry, ale... Strzał był niezły, tak, ale jednak kaszy otwierający całą prawą stronę, dobre podanie i tam jest jednak czterech zawodników atakujących i Krychowiak jeszcze nabiegający. To naprawdę była sytuacja, która mogła dać nam gola, a Krychowiak o jaki proces myślowy? No ja zostanę teraz bohaterem. To jest ten moment. I ja myślę, że też ile jeszcze ja czekałem na ten moment. Najmniejsze ryzyko. Kończę akcję strzałem, mam czas na powrót. Myślę, że ale to nie, taki ale też wiecie, jest. To, ale naprawdę, ale mnie się wydaje, że ta akcja tak się napędziła i Krycha w niej odegrał niepośrednią rolę, że był uprawniony do tego, żeby oddać strzał w tej sytuacji. Ale... I mnie się wydaje, że właśnie naprowadził, zobaczył, że otwiera się ta przestrzeń, że pole karne coraz bliżej. Ja tutaj nie mam większych pretensji. Strzał był niezły, przyzwoity, biorąc pod uwagę tę przeszłość Krychy, że jednak tam coś sypnąć z pole karnego. No i też trzeba powiedzieć, że miał lepszą sytuację. A, właśnie powstałem w fragmencie, bo ja zapomniałem o tych dwóch golach przecież z klubowych. Przecież strzelił takie dwie petardy, no to dobra, on no miał prawo myśleć, że znowu mu wpadł. W tym fragmencie główka Jakuba Kiwiora tak, i to była najlepsza sytuacja z akcji. Bo ja jeszcze o tym chciałem powiedzieć. Jak jedziesz na taki turniej, oczekujesz od reprezentacji dwóch rzeczy. To, że będzie uporządkowana, że będzie, dobra, więcej rzeczy, ale że będzie uporządkowana w tyłach, będzie wiedziała, co zrobić z piłką w tych momentach, w których ma piłkę i że będzie przygotowana do stałych fragmentów gry. I te stałe fragmenty gry mnie rozczarowały, bo między 7 i 8 minutą mieliśmy 3 kolejne rzuty rożne, Zielińskiego. Tak. Nic się tam specjalnie nie działo. Zieliński miał problem, żeby wrzucić piłkę w taki sektor pola karnego, gdzie ktoś dojdzie do strzału. I ta najlepsza sytuacja to jest właśnie 82 minuta, o której wy wspominacie. A widzieliśmy też ustawienie Sorylipa przy tych pierwszych rzutach rożnych, że Ochoa był otoczony przez naszych wysokich piłkarzy, między innymi Kamila Glika, Krychę i chyba Jakuba Kiwiora przed nim. Zresztą Kiwior atakował pierwszy słupek, żeby tam przegrać tę piłkę na zamknięcie akcji, co wydarzyło się w końcówce. Więc no tutaj ten potencjał mieliśmy spory i z niego w ogóle nie skorzystaliśmy. A ja na koniec tylko powiem, że miałem taką nadzieję przed tym mundialem, że jak będziemy opadali po trzecim czy po czwartym meczu, to ktoś nas będzie żałował poza Polakami, ale już wiem, że nie. No jeden z takich moich ulubionych analityków zajmujących się Barceloną oglądał ten mecz i napisał nawet sobie gdzieś to tutaj przekopiowałem, że oglądanie meczów reprezentacji Polski przypomina troszkę wychodzenie na imprezę w poniedziałek wieczorem. Masz nadzieję, zapowiada się obiecująco, wychodzisz i po 10 minutach chcesz wrócić do domu. I wszystkie bary o 22 są zamknięte, bo ludzie w poniedziałek otoczywają, zbierają siły na to. Na koniec proszę o szybkie typy na Arabię Saudyjską, krótko i bo za minutę następny mecz. 0-0. Zabrałeś mi ten typ. Nie, okej, może być 0-0. Nie, no, wygramy 2-1. No to ja powiem 1-1. Mój typ czerwona kartka w meczu. Tak też można typować. Dobrze panowie, dziękuję za debatę. Kolejna debata przed kolejnym meczem Polaków i także po. Zbierzemy się tutaj przy tym nowym, pięknym stole w naszym studiu. Czysto. Porozmawiamy. Runek nie jest potrzebny. Tak. To zasługa naszej ekipy produkcyjnej. Dziękuję za dzisiaj. Tomek Lipiński. Dziękuję. Marcin Rosłoń. Dziękuję. Krzysiek Marciniak. Ale leble, idziemy oglądać. No właśnie, lecimy na Francję. Dziękujemy. Do następnego razu.